Siema, no moi drodzy, jestem Zyk, Chris Buła, to jest Outlast. Gra, którą chciałem już nagrać jakiś czas temu. Wiem, że jest stara, pewnie niektórzy oglądali, ale uznałem, że w sumie kupiłem ją z myślą o nagrywaniu dla was, więc chciałbym to wreszcie zrobić. Generalnie grę kupiłem niewiele po premierze, miałem wtedy nagrać, ba, nawet udało mi się chyba nagrać jeden czy dwa filmiki, ale potem z przyczyn niezależnych nagrywania nie kontynuowałem, a tamte nagrania w ogóle gdzieś posiałem, nie mam pojęcia gdzie. Więc zaczniemy od nowa. Na szczęście jestem człowiekiem ze sklerozą i grałem już w międzyczasie mnóstwo innych gier, więc nie pamiętam za bardzo, co tu się działo. Tam kilka razy trudno, że będę pamiętał jakieś fragmenty. Więc pierwsze jedno, może dwa nagrania mogą być troszkę takie spokojniejsze, mniej straszne dla mnie, bo mogę pamiętać, co tam było. Ale dalej już będziemy zaskoczeni, mam nadzieję, bo jak ognia unikałem wszelkich filmików z Outlasta, żeby sobie nie spoilerować, żebym mógł się bać prawdziwie. A przepraszam, obejrzałem kawałek jednego filmiku wstępu do Whistleblowera, czyli gwizdacza, tak to było po polsku, gwizdacz. I czy będziemy grać w właśnie tenże dodatek do Outlasta, będzie zależał ode mnie, czy będzie chciał mi się go kupić i od was, czy będzie wam się tak bardzo podobał, żeby oglądać dalej moje aktualne panikowanie. Dobra, jestem jakimś tam dziennikarzem, który przyjechał do Wariatkowa, żeby zobaczyć, jak są źle traktowani pacjenci. Tyle tytułem wstępu, jakby ktoś mieszkał w jaskini i nie wiedział, o czym jest Outlast. No i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, siom, już mogę grać? Tak, dobra. Na tabie mam jakiś zapis w notatniku. Aha, na N mam notatki, na J dokumenty, jakieś dziwne dzwonki przy okazji. Co, wejść tu nie mogę? O, naprawiam, wyciągam kamerę. Ho, 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 i później. Naprawiam, wyciągam kamerę. Czy ja na specy skaczę? O, nawet mogę przeskoczyć tak parkurowo szlaba, no ale bajer. Dobra, na prawej mam kamerę. Mam zoom do przodu i tyłu. Aby szybko otworzyć drzwi, naciśnij, aby powoli przytrzymać. No to pięć. Dobra, prawy przycisk jeszcze, żeby wyciągnąć kamerę. Naciśnij N. Aha, bo pojawił się film. Dobrze się robi od samego patrzenia. Bla bla bla. Jak widzicie, tam gościa. Tam był jakiś gościu. Dobra, gdzieś tu się jeszcze latarkę łączyła chyba. Aby biec przytrzymaj na wyższy. Okej. A właśnie. Na F włączam sobie tryb noktowizji w mojej kamerze, który jest zapamiętany, więc jak ją schowam, a wyciągnę z dołu, to mam od razu noktowizję. Ale w prawym górnym rogu, jak widzieliście, mam licznik baterii. Jeszcze, aha, tutaj było chyba zamknięte, nie? No, nihuhu. Nie wejdziesz. Tutaj też nie. W ogóle oczywiście, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Outlaście, seria będzie 18+. Osoby o słabych nerwach i takie tam pierdoły. Lewy kontrol. Okej. Odradzam. Dobra, te drzwi są zamknięte, to pamiętam, tu trzeba na to rusztowanie. Tutaj początek na pewno byłem. Kamera włączona, bo jeszcze drzwi się oddalać. No, to wiem. Już nawet sprawdziłem. Ty idziesz, spacjamy do przodu. Hopa. Jaka muzyka, znaczy dźwięki klimatyczne. O, w pizdu. Dobra, tu nic nie widzę interesującego. Dobra, póki co nie ma nic strasznego chyba. Dobra, ha ha ha. Straszny telewizor. Nie było, że jak się będziesz przyciskał, to mnie złapie za chwilę coś. Nie. O! Bateria, zacnie. Tryb nocy wyczerpuje baterię. Kupię drzewo. Dzień dobry, zostałem Jolkę? Nie, ale znalazłem jakiś dokument. Może być. J, notatki, ośrodek badawczy, bla bla bla, pierdolę. Olać. Ej.
Ej, ale... Ale wpuśćcie mnie! Ach, ty siku! Ach... Dobra, odleję się gdzieś pod drzewkiem. O, pizdu. A, dobra, pamiętam. Tu pamiętam, mogę sobie tu wleźć, nic mi tu się nie stanie. I tutaj będę widział nawet jakiegoś typa tam. Sobie kamerę może mogę go nagrać. Właśnie tego typa. To pamiętam. Pamiętam cię, ziom! Tego się nie będę bał. To wszystko pamiętam. Nie, tu. Boże! Przezabawne. Jak diabli, no. Panie, jakieś więcej zwłok, super. O, do cholery. Ale muzyka wali po uszach. Ziom, nie bij. A, on coś do mnie gada. Jakiś komandos, a gdzie masz karabin, ej, ziom? Głowy? Ja są dochodzę, nie ma bata. Nara, ziom. Już jest. Może tam kluczyli, jakby on, nie wiem, czy to jaki jakiś, czy coś. A tu akurat chyba jeszcze byłem, nie pamiętam, że tam nie mogę za tym typem wejść, tylko musiałem tu przejść, ale co tam było dalej? O, fuck, jaki brudal! Ała. Jakaś pomoc? And who are you then? Tego się wygląda co nawet cokolwiek jak jeden z patentów. Gdzie twój kapitanik? Przyznaj się. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ja się napiję. Przy okazji, dopiero się śmieję. Cieknij z psychiatryka. No to co, frontowymi drzwiami, nie? No, nie wyglądają na takich, którymi mógłbym uciec, no dobra. Jakie marnotrawstwo prądu, nie? Patrzcie, wszędzie komputery połączone. Jeszcze z niezmieniającym się obrazem, jeszcze im się wypali na obrazie, na ekranie, co wtedy? Ech. Urkow Corporation. Whatever. Leży i się tak jakby częsia. Nie? Nie, że mamy definicję. Może mi się coś pomyliło. A, w takim razie? O, do dupy. Dobra, nie widział mnie. Nie, źle. Tam? Czy do kibelka? Nie, ja chciałem zamknąć! Zamknąć! Jesus, musisz tak trzaskać, głupku! Nawet nie sprawdzę tego trzeciego kibla. Okej. Okay. Ho, ho, ho! Siom, prawie jak sztuka nowoczesna. O, jeszcze jeden. Sprawdź, czy się któryś dziad nie rusza. Nikt nie ma ciekawe. A, coś leży na stole. I zaraz niektórych za nogę złapie, tak? Nie. Drzwi się zaczasły, no nie. Coś takie połowicznie straszne. No, niech będzie. No, wyjrzyj bardziej. Wentylator, ja tak słucham, co to za hałas, nie? Muszę mieć jakiś czytnik kart, nie? Czemna karta magnetyczna, okej.
Czyli co, znajdę ją gdzieś tutaj? Wszędzie są telefony podniesione z ławką? Ten sygnał taki słyszalny na J, tak? Szanowni Państwo, trwające prace nad szczegółowym raportem trwają. Murkoff Corp. nie musi podejmować żadnych natychmiastowych działań. Projekt Wall Rider może przynieść niewiarygodnie wysokie zyski, ale Wall Rider powinno być przez 2L chyba, nie? I ścienny jeździ co coś takiego. Ja bym wiedział. Wszystkim się zobaczyłem. A, zaraz, to są te drzwi, do których ten ziom poszedł wcześniej. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walk over killers just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Wiesz co, nie chcę tam rozwalić drzwi. Tu byłem. Tam jest kratka, nie? Tak. Piwnicy by... A to gdzie mam teraz iść? Może do... O, może tutaj, bo to jest otwarte? Nie. O tu? Tam jest zabity dechami. Tam też. A, tu jest, dobra. Ciemno, czy jakieś dupie. Czyłem przeszedłem, że tak lupotało. Po krwi. Ha! Świetnie. O, jakiś dokument. Obiekt badawczy. A nie, ośrodek badawczy. Dobra, ja nie będę czytał w kolorach, to jednak się nie sprawdza. By się wychylić. To znaczy, że tam będzie coś strasznego. O, fajnie, tu jest ten ziom na obwózku. Zaraz mnie zwije na bank, nie? Musiałem się po niego czekać. Kościół nie dysz. On śpi. Nie zwracaj na mnie uwagi. Serio śpi, czy tylko tak chce? Po prostu jest jakiś taki upośledzony. On nie ma oczu. Dobry. Jaki program nadają? Pogodę? Będę śnieżyć. Świetnie. To jest połączenie pogody, tu i sztuki nowoczesnej, tu. Dobra. Aha, jakiś nowy. Notatka, tak? Otumanieni faceci i szumiący telewizor. Myśliwy se z tymi dźwiękami, nie? Oho! Kruposz. Dzień dobry, ma pan dla mnie jakiegoś gifta? O, kartę, i się obudzi. Nie! Najwiodłem się. Tu jest, nie ma nic, dobra, idziemy dalej. Jak tam z czasem stoimy? Już zagrywamy 12 minut, co by pomyślał? Ja tutaj kucnę, żeby nie zbili mnie, że nie zasłaniam albo coś takiego. Ja bym się kurzył, jakby ktoś mi zasłaniał, bo nie pogodę. Dobra, i tego gościa bez oczu też bym nie chciał puścić generalnie. Widzicie, kościół nie ma oczu. Normalnie... Kościół, ej! Uj, jak to wygląda! Badaj! Ała, co mi zrobił? Opa! Ach, i tak chlupotnęło. No, trudno. Mam jakiś dokument albo czegoś? Dobra, zostawię przygotowany jednak ten notowidzor. Może mi się przydać na przyszłość. Cała ochrona leży. Ktoś tam się schował. Gdzie coś tam się w ogóle... Coś tam w ogóle... Kartę zdobyłem, więc... Co? Gdy biegnę, mogę się obejrzeć za sobą, za siebie. Fajnie, ale... Po co mi to?
czemu tak dyszy jak ja? No dobra. Pip. Świetnie, na bank nikt tego nie słyszał. Dobrze, dziękuję, dobranoc. Temperatura, okej. To ten. Stratka schodowa, tam byłem przed chwilą nawet. Siedzi dostaniemy i co teraz? To są zwariowany ksiądz i ma jakąś bajchę. O, w pizdu! Ja to słyszę. To znaczy, że nie powiem mój... Aaaa! To pamiętam. Jakś to widziałem chyba w trailerze albo gdzieś, że mogę się w szafie schować. Ohoho! To jest ten, który nazwał mnie małą świnką. Ham i burak. I prostak. Do tego nienormalny. Parło się. Fajnie. Dobra, tu się przyciśniemy. Program MKUltra. Dokument CIA. 10 lutego 54. Takie trochę stare, tak jakby. Dobra, jak z czasem stoimy. 15 minut. Myślicie, że wystarczy? Czy dobijamy do 20? A, dobijamy do 20. No tu ja, w piwnicy. Ktoś tutaj wołał. Halo? Uruchomię dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik, aby zesz... Aha. No w porządku. Tutaj będzie jedna pompa, tak? Pika mi bateria, widzicie? W prawym górnym rogu. Ale poczekam, że będę miał mniej procent, wtedy wymienię po prostu na nową. Tu się gdzieś tutaj włącza? Nie. A, tu jest jakiś guzik. No. Klik! O, fuck! Nie idzie za mną, nie idzie za mną, nie idzie za mną. Nie idź za mną! O, fuck. On tu idzie. On tu idzie! A ja pamiętam, że mogę się pod łóżkiem schować, haha. Dobra, zmienię sobie baterię w międzyczasie. Ho, 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 ho. Hehe, cześć. Fuck, daj się tu. Fuck, fuck. Jednak nie. Dobra, miałem uruchomić dwie pompy i coś tam jeszcze, tak? Tak, zapłukałem. Dobra, chyba tam gdzieś muszę. Widzę, co to było? Nic nie widzę, nic nie widzę. Fuck, fuck, fuck. Gdzie ja biegnę? Biegł mnie. Tam widzę, tam widzę. Gdzie? Teraz. Szafa. Ah.
Fuck! Ha! Zajrzałem do szafy, bo prawie, że chciałem się schować tutaj po lewej, bo to myślałem, a nie, to schował się tutaj po prawej. Ale jestem mądry. Wyjść? No tu właśnie, a dostawaj hak, który tutaj chciał powiedzieć, czy co? Zrobiliśmy nowy kamerę, jeśli tak. Nie. W takim razie to nie ta wajcha. O! Bateryjka, dziękuję. Fuck! Odsuń się! Odsuń się! Jesus! Biegnij, 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 biegnij! W lewo, ja sam przebiegłem, nie? Tak, dobra. Go, 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 go! Tam biegnie za mną? Nie, nie biegnij. Fuck. Dobra, nie widział mnie. Panika. O, chyba jednak idziemy. O, fuck! Trzeba było się skradać, trzeba było się skradać, trzeba było się skradać! Dobra, zamknę drzwi. Na razie on. Miejmy nadzieję, że jest lepiej. Teraz tu był i nie zajrzał po łóżko. Taka, że drugi raz ten numer nie przejdzie chyba, w sensie zamknięcie drzwi. Muszę się dostać do tego tego. Co, że nie bym nie usłyszał? No jakim cudem? Ej, 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 nie. No kurde! Gdzie mam się nim schować teraz? Dobra. Guzik i na razie. Otuj się! O! O! Gdzie? W prawo, w lewo, tu. O! I przed biurko. Schować tą kamerę. I przez to. Szybko! Przycisnąłem się? Tak. O! Zwiałem. Alleluja! Jak z czasem? Dobra, to już trwa 20 minut lekko, nawet trochę więcej chyba. Nie ma teraz jakiegoś zapisania albo czegoś takiego. A ja będę musiał wrócić do tego kompa, tak? No, może przy tym kompie odpalimy sobie save'a. A nie taki save albo coś? Jeszcze raz, no. I teraz. Panie! I'm sorry, my son. O, mi wstrzygnął marihuanę. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Jezki, jaki on jest szpetny. Will you see it? Can you? O, komando się przecież nie uratować. The wall rider tearing his truth into the unbelievers. Jak go ktoś tam piznął. The only way out of this place is the truth. Duchy. Accept the gospel. All doors will open before you. Ja, tak, ziom, oczywiście. Poza tym wszyscy zdrowi. Dobra, no to pierwszy odcinek miał... O, cicho, pauza. Przeszło 20 minut, 23 z tego co widzę. Mam nadzieję, że wam się podobało, że będziecie chcieli więcej. I że Outlast nas przerazi bardziej niż na początku. Miał kilka momentów, ale jeszcze nie było tak hardkorowo, żeby było super kosmicznie. No, trzymajcie się i do następnego. Hey!